Witam w kolejnym dniu, kolejny dzień, kolejne murowanie. Trochę pojawiło się od poprzedniego filmu, no bo co tu pokazywać. Jakoś nie jest to bardzo skomplikowane, no ale dzisiaj też pokażę. Robię obecnie garaż, jak widać, tą część domu. Na ten moment, na wszystko to, co tu jest wymurowane, czyli tu są 4 warstwy, tu są 4 warstwy, tam jest 5 warstw. Tak, dobrze, nie, tu jest 5 warstw, tu są 4 warstwy. Na wszystkie te bloczki, które tutaj widać, czyli to, zeszło 7 pianek. Przy czym wiem, że układam tej piany za dużo, bo wyłazi mi gdzieniegdzie. Ale to już jakby, mówię, im wyżej, tym jest lepiej. Już mam jakby sposób, jak to robić i wychodzi fajnie, więc zaraz wam pokażę. No dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, bo niestety pada. Więc jakby trochę prace utrudnione, ale nie jest to nic strasznego. My się wody nie boimy, kamera się trochę boi, więc póki jest lekka mrzawka, to nie kłopot, ale jakby zaczęło coś bardziej padać, to będę musiał kamerę wyłączyć. No trochę wieje, tak nie wiało jeszcze chwilę temu. Tam widać mrzawkę straszną. Wszystko mi leci. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać. Więc tak, zostało wymurowane. Bloczki zostały przeszlifowane. Ja sobie szlifuję mniej więcej co 2 warstwy. Same zamki. Jeżeli są gdzieś nierówności. No chyba nie ponagrywam teraz. Coś widzę. Się pogoda wściekła. Chwilę temu przestało wiać i padać, a teraz znowu. Więc ogólnie piankę mam na wykończeniu, chociaż z jeden bloczek przykleję. Ogólnie jak zacząłem robić, jeżeli chodzi o smarowanie. Więc tak jak są tutaj piórka, to przy piórku trochę mało. O. Przy piórku robię właśnie taki, nadal trochę mało. W tym miejscu robię właśnie 2 takie paski, właśnie bardziej bliżej piórka. Tutaj trzeba ręką chociaż przelecieć, bo czasem jakiś chrupek, coś się zdarzy. Postawić, dobić, co by ładnie się rozpłynęło i do sznurka. I gotowe. I kolejne. Mówię, naprawdę super sprawa, jeżeli chodzi o szybkość pracy i możliwość przerwania pracy, bo tak jak w tej chwili, jakbym sobie rozrobił wiadro kleju i by zaczęło padać, no to byłby duży problem, nie? Natomiast w tej chwili to mi niczym nie przeszkadza. Czasem trzeba sobie ze sznura strzelić, ponieważ osadzają się chrupki na nim i wtedy sznur oszukuje, a ma nie oszukiwać. No i kolejny. To mi się zaraz pianka skończy. Ale bywa. Najważniejsza rzecz przy pianowaniu to, że pistolet zawsze trzymamy w górę. Bo inaczej głupoty pokazuje. Poziomica mi spadła. Czyścik też spadł, wszystko lata. No i do sznura. Ściany się już robią, trzeba przez drzwi chodzić. No i jest. No i tutaj, jak widać, mały kawałek został, więc będzie trzeba dociąć. Więc żeby nie robić żadnych nie wiadomo jakich docinek, albo żeby nie cudować, to w tej chwili przeniosę się na tamtą stronę, a tutaj po prostu dojdziemy i dotniemy ten kawałek. Więc teraz można przejść na tą stronę. A zapomniałem też równie ważnego elementu przy robieniu na piankę. Są dwa te elementy: kielenka i zmiotka. Akurat tutaj kielenka nie jest potrzebna, jest tylko zmiotka, żeby zmieść syf, ponieważ musi być czysto, żeby to się dobrze trzymało. Tu mam jeszcze jedną paletkę. Wystawimy sobie trochę bloczków, co nie trzeba było z każdym latać, bo po co? Tu, jak widać, jest podejście do wody, będzie tu wyprowadzone, wodomer, wszystko, i będzie szło w tamtą stronę, czy pod sufitem, czy tutaj na dole, jeszcze nie wiem, ale w ten sposób jest wyprowadzone. No. I kolejna paleta z towarem znika szybko dosyć, wbrew pozorom. Oj. Ukruszony, to może na docinkę będzie. To szkoda takiego w ścianę wstawiać. Niestety jest dużo takich pokruszonych. Taki urok. I mówię, przetrzeć sobie spód. No to w niczym nie szkodzi, a raczej pomaga, no bo czasem, mówię, zdarzają się jakieś chrupki. O, tak jak tutaj widać, nie? I były problemy z ułożeniem bloczka. Sobie przetrzeć. No i zaczynamy znowu od narożnika. Jako że przyłożymy tutaj z wpustami, teraz się skończy piana. Dobra, i jeszcze żeby wystarczyło tutaj, to by było git. Jedno. Drugie. No i... i git. Wystarczyło dokładnie tyle, ile potrzebowałem. I teraz bierzemy bloczek. Stawiamy. Dosuwamy. No i tak. Mówię, za dużo nałożyłem, widać, znowu wyszło. Dobić, wstawić do sznura. Jest git. I gotowe. No i zmiana pianki, tak jak mówiłem. Nic skomplikowanego, jedyne co to potrzebuję nową piankę i czyścik. Więc pierwsza rzecz to bierzemy nową piankę i wstrząsamy. W instrukcji, że przez 30 sekund. Więc niby tak ładnie pan na filmie robi tak przez 30 sekund. No to ja może zrobię tak przez 10. I też będzie efekt. Dobra. Na razie sobie śmiecę sam w domu. Piankę zdejmujemy, starą. I zawsze jak ją zdejmiemy, to tutaj się jej trochę pojawi w dyszy. I po to właśnie jest czyścik, żeby popsikać. Można też końcówkę ładnie. Śmierdzi strasznie. Śmierdzi tym zmywaczem do paznokci, jak ja to mówię. Więc to wyczyszczone. Nakręcamy nową piankę. I w tej chwili mamy gotowe narzędzie do pracy. Nic więcej już nie trzeba robić, nic. No i co? I murujemy dalej. Coś tu widzę. Spadało. Więc mówię. Musi być czysty mur, wtedy dobrze się trzyma. Tej piany nie zabieram, bo ona w tej chwili się ciągnie, klei. Jak przyschnie, wystarczy ją potem przetrzeć, bez problemu się jej pozbyć. Nie mówię, i tutaj w ten sposób. Może trochę dołożę, bo tu jeszcze było z wcześniejszej puszki. Piórko wpust. Ej, pracujcie w rękawiczkach. Ja na początku tego nie zrobiłem. Pracowałem bez rękawiczek i to jest po prostu katorga. Praca bez rękawiczek. Niestety wiatr jest, więc trochę ten sznur oszukuje. Ale tylko trochę. Więc do sznura. No, bez takich mnie tu proszę. I kolejne. Widać nawet przy takich większych wiatrach nie tak łatwo tą pianę zwiać. Zdarza się, że ją zwieje, ale nie aż tak często, jak myślałem, że to będzie. Więc jak są silne porywy wiatru, to tak, zdarza się, że pianę zwieje i trzeba ją dołożyć. Natomiast tak zazwyczaj się nic takiego nie wydarza. No i znowu się trafił chrupek, sznurek oszukiwał. Więc mówię, do sznurka, ale tak z sensem, nie? Można jeszcze dla pewności, czy dobrze się muruje, wziąć poziomiczkę. O, spadła się, ubrudziła. Muszę trochę poserwisować swoje narzędzia, że tak powiem. Zbierzemy poziomnicę, stawiamy. Jak widać, jest dobrze. Jest oczko. To jest najważniejsza informacja, że jest oczko. Już mi się odwidziało robienie w sposób apteczny, czyli ja sobie myślałem, że zrobię wszystko idealnie, och i ach, ale to się nie da. Naprawdę ilość czasu, którą trzeba by było poświęcić na wymurowanie wszystkiego idealnie, jest po prostu nieproporcjonalna do tego, co uzyskamy. I tak warstwa tynku będzie miała 1 czy 2 cm. Więc i tak to będzie z zewnątrz pokryte styropianem itp. itd. Więc doszedłem do wniosku, że nie ma co się zbytnio przejmować, jak coś jest nieidealne delikatnie, bo i tak będą tu warstwy wykończeniowe, więc naprawdę nie ma to aż takiego znaczenia. Ale to moja opinia, oczywiście każdy może mieć inną, więc jeżeli wy uważacie, że chcecie mieć wszystko idealnie wymurowane, no to jasna sprawa. A po prostu doszedłem do takiego wniosku. Jak to niektórzy mówią, to nie apteka. I coś w tym jest. Po co dobijam? Ktoś by powiedział, przecież to i tak nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ponieważ przy dobijaniu rozpływa się pianoklej dobrze. Więc właśnie przy dobijaniu rozpływa się pianoklej do murowania i to jest jego najważniejsza funkcja. On ma być pod całym bloczkiem prawie, dzięki czemu zapewnia nam mocowanie. No, widzę, że znowu się rozpaduje. No po prostu ta pogoda mnie dobija. Dzisiaj dzień wolny od roboty, to zamiast zasuwać jak najwięcej, to pada. Więc niestety jestem mocno niepocieszony. No ale co zrobić? O, i kolejne. Dobra. I lecimy dalej. póki jest materiał wyjęty. W instrukcji jest napisane 5-6 cm od krawędzi. Ile my tu mamy? No jest 7. Jest trochę więcej. A wysokość 1-2 cm. Tutaj jest 2 do 3. Myślę, że to jest optymalna ilość, jeżeli chodzi o ten materiał. No i znowu jakaś głupota wyszła. No nie wiej mnie, wietrze, błagam cię. Już wiadomo, czemu była głupota. Tam się naprężył. No leje strasznie. Dobra, to chyba będzie na tyle z nagrywania, bo niestety kamera nie jest w obudowie wodoochronnej. Do później.